Zadanie. Ustaw liczby w kolejności rosnącej, czyli od najmniejszej do największej. Zastanówmy się, czy wszystkie liczby są ujemne, czy któraś może jest dodatnia po kolei. Pierwsza liczba jest ujemna, ponieważ mimo, że mam parzysty wykładnik 10, to jednak nie ma nawiasu, w którym jest znak minus. A więc potęgowana jest tylko dwójka 10-krotnie, a minus jest przepisywany, czyli tutaj mamy liczbę ujemną. Tutaj mamy minus w nawiasie, który jest wymnażany 5-krotnie, a więc mamy nieparzysty wykładnik, czyli mamy liczbę ujemną. Tylko ostatnia liczba jest dodatnia. Tutaj mamy parzystą liczbę minusów w iloczynie, to jest liczba dokładnie 16 i ta oto liczba jest największa. A więc zadanie mamy już uproszczone, ponieważ mamy liczbę największą, a dwie pozostałe będą mniejsze. Teraz trzeba uporządkować, która z nich będzie większa. Czy minus 2 do 10, czy minus 1 druga do 5. Uważam, że najprostszą metodą porównania tych dwóch liczb jest zapisanie ich bez minusów. A więc bierzesz te same dwie liczby, ale bez minusów i określasz, która jest większa. No oczywiście 2 do 10 jest dużo, dużo większa, ponieważ 1 druga, raz 1 druga, raz 1 druga i tak 5-krotnie, to jak wrzucisz to na kalkulator czy na kartce zaczniesz liczyć, to ta liczba będzie bardzo malutka, będzie zbliżać się nam do zera. I teraz zauważ, ta liczba jest duża, ta liczba jest większa, ale jak dopiszesz minus, to tu będzie więcej, ale czego? Ale długu, czyli tak naprawdę ta liczba będzie mniejsza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zaznacz sobie te dwie liczby i te dwie liczby na osi liczbowej i na pewno zauważysz, która liczba jest większa, która mniejsza. Przystąpmy do udzielenia odpowiedzi. Minus 2 do 4 jest liczbą największą, a minus 2 do 10 jest liczbą najmniejszą. No a ta oczywiście leży w środku. Tak prezentuje się nasza odpowiedź. W kolejnym przykładzie mamy trzy ułamki o takich samych podstawach, a o różnych wykładnikach. To jest dosyć prosty przykład. Wymnóżmy sobie i zauważmy, co się dzieje. Jeżeli zaczniesz sobie wymnażać 1 druga razy 1 druga, to będzie 1 czwarta. 1 druga do 6, jak sobie wymnożymy 1 drugą 6-krotnie, to będzie 1 64. I tutaj otrzymamy 1 ósmą. Na tej podstawie zauważamy, że najmniejszą liczbą jest 1 64, czyli ta środkowa. Następnie to jest 1 ósma, czyli ostatnia liczba, a największą jest 1 druga do drugiej. Ucznia może zmylić, że wraz ze wzrostem wykładnika liczba maleje. Zauważ, tutaj jest największy wykładnik 6, a liczba jest najmniejsza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, weź kalkulator i wymnóż sobie kilkakrotnie 0,5 razy 0,5 razy 0,5 razy 0,5 i tak wielokrotnie i zauważ, że za każdym razem dana liczba na kalkulatorze maleje. Rozpatrzmy ostatni przykład. 1 trzecia do 70, do 30, do 50. Na pewno już zauważyłeś na podstawie przykładu poprzedniego, że im więcej będziesz wymnażał ułamek, który nie przekracza jedynki, to dana liczba będzie malała. Czyli który ułamek jest tutaj najwięcej wymnożony? 1 trzecia do 70. Jest to najmniejsza liczba. Później będzie 1 trzecia do 50, a najmniej wymnożony przez siebie jest ułamek 1 trzecia do 30.